ponad 500 zgonów. Wiceminister zdrowia ujawnia nowe dane koronawirus w Polsce dzisiaj. Wiceminister ujawnił dane z 9 grudnia. Mamy 27 458 nowych zakażeń koronawirusem. 562 osoby zmarły, podał w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaznaczył, że jedyną metodą przetrwania czwartej fali jest szczepienie. Czwarta fala wyhamowuje, ale dużo osób nadal trafia do polskich szpitali. Ponad 23 tysiące pacjentów jest w szpitalach. Podkreślam, nie czekajmy do ostatniej chwili, zgłaszajmy się do lekarza wcześniej, podkreślił Kraska na antenie radiowej Jedynki w Sygnałach Dnia. Zgony po szczepionce. Kraska podał dane, przypomniał, że jedyną metodą przetrwania czwartej fali jest szczepienie. Nie ma ani jednego zgonu w Polsce ze względu na podanie szczepionki przeciw COVID-19. 33 zgony są w bliskiej odległości czasowej z podaniem szczepionki, ale nie jest udowodnionym, że wynikają bezpośrednio z tego, dodał. W programie poruszono również temat niezaszczepionych dzieci, które to miałyby być automatycznie kierowane na naukę zdalną. To nieprawda, zdementował wiceminister zdrowia. Lek przeciw COVID-19. Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków FDA zezwoliła w środę na stosowanie leku Evus Health firmy AstraZeneca w celu zapobiegania ciężkim objawom COVID-19 u osób ze słabym układem odpornościowym lub historią poważnych skutków ubocznych szczepionek koronawirusowych. Evus Health jest podawany w formie domięśniowego zastrzyku i jest dozwolony tylko dla dorosłych i nastolatków, którzy nie są obecnie zakażeni wariantem koronawirusa Omikron, nie mieli ostatnio kontaktu z osobą zakażoną,